Pamiętaj, wydrukuj tablice maturalne, by oswoić się z tym, gdzie każdy wzór mieszka. Film, który oglądasz, jest kompilacją innych filmów. Cały darmowy kurs, który jest już na moim kanale, podzieliłam na dni. Tym samym są to filmy trwające od godziny do półtora. Dziękuję, że jesteś i że uczysz się ze mną. Jak masz jakiekolwiek pytania, to pytaj. 9 zadań z trygonometrii, które były na maturze. Zaczynamy. Kąt alfa jest ostry i sinus alfa przez kosinus alfa plus kosinus alfa przez sinus alfa równa się 2. Obierz wartość wyrażenia sinus alfa razy kosinus alfa. Więc mam tak, sinus alfa przez kosinus alfa plus kosinus alfa przez sinus alfa. Mamy ułamki o różnych mianownikach. To musimy sprowadzić je do wspólnego mianownika. A w jaki sposób my to możemy zrobić? Ano w taki, że pierwszy ułamek mnożymy przez sinus, drugi przez kosinus, czyli po standardzie ułamkowym. Kosinus alfa razy sinus alfa razy sinus alfa plus kosinus alfa przez sinus alfa razy kosinus alfa, kosinus alfa. Tak, czyli widzimy, że już mamy wspólny mianownik. Co, a na górze co mamy? Sinus alfa razy sinus alfa to jest sinus kwadrat alfa. Kosinus alfa razy kosinus alfa to jest kosinus kwadrat alfa przez sinus alfa razy kosinus alfa równa się. Tu na górze nam się czai co? Nasza jedynka trygonometryczna. Pamiętacie, jak ona wygląda? Jak nie, no to już przybiegam szybciuteńko z kawałkiem waszych tablic matematycznych, które możecie mieć na maturze oczywiście, czyli związki między funkcjami tego samego kąta. Widzicie, sinus alfa plus kosinus alfa to jest 1. I przez to piszę na górze 1. Przez sinus alfa razy kosinus alfa. No i teraz, co dalej? No sobie piszę to 1 sinus alfa razy kosinus alfa równa się 2. Mnożę obustronnie razy sinus alfa kosinus alfa, czyli mam 1 przez sinus alfa kosinus alfa razy sinus alfa kosinus alfa równa się 2 sinus alfa kosinus alfa. To skracam i mi zostało 1 równa się 2 sinus alfa kosinus alfa. A co ja chcę wyliczyć? Takie to mnożenie, tak? Tutaj mamy. Czyli ja tutaj już to mam. Więc żeby wyliczyć to, to muszę teraz podzielić przez 2. I otrzymałam, że 1/2 równa się sinus alfa kosinus alfa. To jest moja odpowiedź do tego zadania, bo to było zadanie otwarte za 2 punkty. I co fajne, no nie? Teraz kolejne zadanie. Hop. I co ja tutaj mogę zrobić? Więc tak mam. W trójkącie prostokątnym dane są kąty alfa 41, beta 49. Wtedy kosinus alfa plus sinus alfa przez kosinus alfa równa się. Zapiszmy sobie to nasze, ten nasz ułamek. I teraz co się dzieje? Pamiętacie, jak mamy ułamki dodajemy? Czyli na przykład mam 2/5 plus 1/5. To co ja robię? Robię dużą kreskę ułamkową. Mianowniki są takie same. To na górze piszę 2 plus 1, no nie? I teraz mogę to rozdzielić z powrotem, że to jest 2/5 plus 1/5. Widzicie? Mogę to sobie zamieniać w różne strony. I jak są ułamki trochę wyglądające nie tak fajnie dla oka, to też mogę to tak rozdzielić. Czyli mam kosinus
alfa przez kosinus alfa plus sinus beta przez kosinus alfa. To się równa kosinus alfa przez kosinus alfa to jest 1. I teraz tak. Plus, teraz sobie podstawmy nasze wartości, czyli sinus 49 stopni przez kosinus 41 stopni. I co ja mogę z tym zrobić? Tutaj z pomocą przychodzą nam nasze, przepraszam Was, nasze funkcje trygonometryczne. Czyli wybrane wzory redukcyjne, macie je oczywiście w tablicach maturalnych. Teraz tak, popatrzcie. Jak sobie mam tutaj 49, no nie? I jak sobie ten mój sinus 49 stopni mogę zapisać jak? Że to jest sinus 90 stopni minus 41 stopni, tak? Bo 49 stopni to się równa 90 minus 41. Po prostu to jest to 90 minus 41, to jest inny zapis 49, tak? Czyli 49 można zapisać w taki sposób, za pomocą dwóch liczb. I teraz tutaj popatrzcie, to jest ten wzór. Działam 90 minus alfa, to się równa kosinus alfa. U nas nasza alfa równa się 41 stopni, czyli to jest kosinus 41 stopni. Jest 1 plus kosinus 41 stopni przez kosinus 41 stopni, czyli otrzymujemy 1 plus 1, czyli 2. Oj. Kolejne zadanie. Kąt alfa jest ostry oraz sinus alfa równa się kosinus 47 stopni. Wtedy kąt alfa jest równy. No i dobra. No i znów mamy. Widzicie? Takie mamy oto wzory. Więc muszę zrobić coś takiego. Kosinus 47 stopni to się równa. Kosinus 90 stopni minus 43 stopnie, tak? Znów to 47 zapisałam za pomocą 90 minus 43. I otrzymuję za pomocą tego równania, że to jest sinus 43 stopni. Czyli moja alfa równa się 43 stopnie i odpowiedź D jest odpowiedzią poprawną. Teraz tak. Skąd wiedziałam, że z tego wzoru mam skorzystać? Bo tutaj mam napisane, że to jest sinus alfa. To w tych wzorach szukam sinus alfa. Jest tu i jest tu. No ale dobra, tutaj po drugiej stronie mam kosinus. Tu mam sinus, a tu mam kosinus. No to już wiem, że tylko muszę z tego wzoru skorzystać. Nie mogę z żadnego innego. I dobra, dalej lecimy. Kolejne zadanie za dwa punkty. Kąt alfa jest ostry i sinus alfa równa się 1 czwarta. Oblicz 3 plus 2 tangens kwadrat alfa. I tak. Od czego tu zaczniemy? No trzeba sobie ten
tangens jakoś ogarnąć. Ale dobra, poprzekształcajmy najpierw z tego, co wiemy. Czyli 3 plus 2 tangens kwadrat alfa, to się równa. I tutaj albo trzeba wiedzieć i znać te właściwości, te związki między kątami, a jeśli nie wiemy, no to trzeba umieć korzystać z tablicy. I tutaj na stronie 15 mamy coś takiego. Czyli ja wiem, że mój tangens to jest sinus przez kosinus, czyli piszę 3 plus 2 razy sinus kwadrat alfa przez kosinus kwadrat alfa. Dlaczego kwadraty? Bo tangens ma kwadrat. To się równa. I teraz tak. Z pomocą przychodzi nam jedynka trygonometryczna. Dlaczego? Bo ja mam tylko podany sinus. Więc muszę sobie jakoś ten kosinus wyliczyć. Albo zobaczcie. Czyli tak, sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Czyli kosinus kwadrat alfa równa się 1 minus sinus kwadrat alfa. Czyli sobie to mogę już tu podstawić do naszego wzoru. Czyli mam 3 plus 2 razy sinus kwadrat alfa przez 1 minus sinus kwadrat alfa. To się równa 3 plus 2 razy 1 czwarta do kwadratu przez 1 minus 1 czwarta do kwadratu. To się równa. Czekajcie, sobie tutaj wygumuję. 3 plus 2 razy 1 szesnasta przez 1 minus 1 szesnasta. To się równa 3 plus 1 8. Na górze mamy 1 ósmą przez. I mam tak, 1 minus 1 szesnasta to się równa 16 szesnastych minus 1 szesnasta to jest 15 szesnastych. Mam 15 szesnastych, a to się równa 3 plus 1 ósma podzielić przez 15 szesnastych to się równa 3 plus 1 ósma razy 16 piętnastych to jest 1, 2. To się równa, będę dalej pisała. 3 plus 2 piętnaste to się równa. 3, zamieńmy sobie na ułamek, dobra? To będzie 3 razy 15 przez 15 plus 2 piętnaste. Jak nie wiecie, co tutaj zrobiłam, to zapraszam Was na filmiki związane z ułamkami. 45 piętnastych plus 2 piętnaste to się równa 47 piętnastych. Jak macie jakiekolwiek pytania, to dajcie znać. To było to zadanko. No to teraz kolejne. Liczba tangens alfa plus tangens 30 minus sinus 30 stopni jest równa. Czyli tangens 30 stopni minus sinus 30 stopni to się równa. Oczywiście macie wszystkie miary funkcji trygonometrycznych w swoich tablicach. Na stronie 15 już Wam wklejam. Czyli teraz patrzymy. Tangens 30 stopni, gdzie jest tutaj? Czyli pierwiastek z 3 przez 3. Sinus 30 stopni to jest tu plus 1 druga. Sprowadzamy do wspólnego mianownika, czyli razy 2, 3 razy 2 plus 1 razy 3, 2 razy 3. To się równa. 2 pierwiastki z 3 plus 3 przez 6. Czyli, aj, nie plus, tylko minus tu był i widzicie, jak się głupio człowiek śpieszy, to znaki mu się zmieniają. Tu był minus, więc minus, minus i minus. Czyli odpowiedź D jest odpowiedzią
poprawną. Kolejne zadanie. Jeszcze zostało nam 3 zadania, a film, dobra. To szybciutko liczymy, żeby film nie był za długi. W trójkącie prostokątnym odcinek ABC, odcinek AB jest przeciw prostokątnym i AB równa się tyle, BC równa się tyle. Wówczas sinus jest równy. No to dobra, zróbmy sobie trójkąt. Raz, dwa, trzy. Wiemy, że AB jest przeciw prostokątnym, czyli A, B, C, kąt prosty. Wówczas sinus kąta A, B, C, czyli tu będzie ten kąt, nazwijmy sobie alfa, jest równy. I co my wiemy? Że AB jest 13, BC jest 12. Więc musimy sobie wyliczyć tutaj to. No to z czego? No z Pitagorasa. X kwadrat plus 12 kwadrat równa się 13 kwadrat. X kwadrat plus 144 równa się 169. X kwadrat równa się 169 minus 144. X kwadrat równa się 25. To x równa się 5 lub x równa się minus 5, ale to odpada, bo mamy kąt ostry. Czyli tu mam 5. Więc teraz tak. Mój sinus alfa to się równa. Idziemy do tego kąta. Czyli odtąd dotąd. Czyli to jest 5 do 13. Oczywiście macie wszystko ułatwione w oto tym miejscu, tak? Czyli wystarczy, że tutaj powpisujecie te wszystkie literki, czyli C to było 13, A nam wyszło 5, B nam wyszło, było podane, że to jest, a widzicie, na odwrót tutaj są te miary. Dobra, 12, tak? Czyli sinus alfa to jest A do C, pyk, pyk. Idziemy do tego kąta. Pamiętajcie o tym, że macie te tablice. One bardzo są dla Was dosyć przydatne, no nie? Kolejne zadanie i też jest ono po prostu do sczytania z tablic. Nic więcej do zrobienia tam nie macie. Macie podane tak, kąt alfa jest ostry i tangens alfa równa się 1. No i bierzecie swoje tablice maturalne. Ja to już Wam właśnie pokazuję. Zjeżdżacie do tabelki na stronie 15. Macie tabeleczkę i co szukacie? Jedynki tu jest. Patrzycie, jaki stopień tu? 45. Koniec. Odpowiedź C jest odpowiedzią poprawną. Kolejne zadanko. O. Prosta tożsamość trygonometryczna. Zadanie warte 2 punkty. A jest naprawdę super fajne. Hop. I tak, uzasadnij, że. Czyli musimy od jednej strony do drugiej przejść. Czyli lewa strona to się równa. Sinus do czwartej alfa plus kosinus kwadrat alfa. To się równa. Sinus do czwartej, ten sinus możemy zamienić na co? Na kosinus. W jaki sposób? Korzystając z jedynki trygonometrycznej. Wyliczamy stąd sinusa. Czyli sinus kwadrat alfa równa się
1 minus kosinus kwadrat alfa. I podstawiamy 1 minus kosinus kwadrat alfa do drugiej. Dlaczego? Bo tu mam do potęgi czwartej, a ja tylko do drugiej zamieniam. Widzicie to? Plus kosinus kwadrat alfa. To się równa. To się równa. Tu jest wzór skróconego mnożenia. Zapiszę to na boczku. Do potęgi drugiej to się równa. A minus b do kwadratu to się równa. A kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Czyli 1 do kwadratu minus 2 razy 1 razy kosinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa do drugiej. Czyli jest 1 minus 2 kosinus kwadrat alfa plus kosinus do czwartej alfa. Podstawiamy 1 minus 2 kosinus kwadrat alfa plus kosinus do czwartej alfa plus kosinus kwadrat alfa. To jest stąd. To całe się wzięło stąd. To się równa. Popatrzcie, tutaj mamy wyrazy podobne. Tu i tu. Więc otrzymuję 1 minus kosinus kwadrat alfa plus kosinus do czwartej alfa. 1 minus kosinus kwadrat alfa, to ja wiem, że to jest tyle. Czyli sinus kwadrat alfa plus kosinus do czwartej alfa. To trzeba było pokazać i zostało pokazane. Widzicie tutaj? To jest to. Czyli to się równa prawej stronie. I powiem Wam, że nawet bardzo fajnie to szybko poszło, te zadanka. Kolejny kąt alfa wynosi tyle. Jeszcze jedno zadanko, dziewiąte. Kąt alfa jest ostry i sinus alfa równa się 7 trzynastych. Wtedy tangens alfa jest równy. Czyli tak mamy. Sinus alfa równa się 7 trzynastych. Równa się 7 trzynastych, więc tak, co ja wiem? Wiem, że tangens alfa to jest sinus alfa przez kosinus alfa. Wcześniej tam było pokazane, gdzie jest w tablicach maturalnych. Tutaj już kolejny raz nie będę tego wklejać. I teraz potrzebujemy wyliczyć kosinus alfa. Liczymy go za pomocą jedynki trygonometrycznej. Jedynka trygonometryczna, czyli sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Za to podstawiamy nasze 7 trzynastych do kwadratu plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. 49 169 plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Kosinus kwadrat alfa równa się 1 minus 49 169 kosinus kwadrat alfa równa się 169 przez 169 minus 49 169, czyli kosinus kwadrat alfa równa się 120 przez 169. Pierwiastkujemy, czyli kosinus alfa równa się pierwiastek ze 120 przez 169, czyli pierwiastek ze 120 przez 13 lub kosinus alfa równa się minus przez 13, no i to odpada. I co dalej? Musimy to podstawić do naszego wzoru. Czyli tangens alfa to się równa 7 trzynastych przez pierwiastek 120 przez 13. Czyli to się równa, 7 trzynastych podzielić przez pierwiastek 120 trzynastych, to się równa. 7 trzynastych razy 13 pierwiastków 120, to się równa. Skróciło się 7 przez pierwiastek ze 120, czyli odpowiedź C jest odpowiedzią poprawną i na tym kończymy te nasze 9 zadanek. Lecimy z zadaniami z trygonometrii. Dzisiaj będzie, zaraz Wam powiem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zadań.
z trygonometrii, które były na maturze, bo tak Wam się najlepiej uczy, no nie? I tak, jeśli w trakcie tłumaczenia Wam przyjdzie do głowy, co ona tu robi, dajcie mi o tym znać, bo wtedy można rozwinąć ten temat w kolejnym filmiku. No, dobra, więc teraz tak mamy. Jeżeli alfa jest kątem ostrym oraz tangens alfa równa się 2 piąte, to wartość wyrażenia takiego jest równa. I tak, tangens alfa równa się 2 piąte. I pamiętamy, że tangens alfa to jest sinus alfa przez kosinus alfa. I tak, przepiszemy sobie nasze wyrażenie, czyli 3 kosinus alfa minus 2 sinus alfa podzielone przez sinus alfa minus 5 kosinus alfa. To się równa. I tak, widzimy, że w każdym wyrażeniu mamy kosinus i, no i sinus. Jak tu zrobić, żeby uzyskać tego tangensa, czyli sinus przez kosinus? Wystarczy, że w liczniku i mianowniku, czyli na górze i na dole, wyciągniemy kosinus alfa przed nawias. I tak, jak tu wyciągnęłam kosinus alfa i jego nie mam, nie ma tego tu, to mi zostało 3 minus 2 sinus alfa przez kosinus alfa. Dlaczego tutaj mi ułamek powstał? Bo popatrzcie, jak zrobię kosinus alfa razy 2 sinus alfa przez kosinus alfa, to te kosinusy mi się skrócą i zostaje mi 2 sinus alfa. Czyli tak jak było wcześniej. I teraz tu. Czyli muszę zrobić sinus alfa przez kosinus alfa. Dlaczego? Bo kosinus alfa razy sinus przez kosinus alfa da mi znów sinus, bo się te kosinusy skrócą. Minus 5. To się równa. Jak już widzicie, tutaj mamy sinus alfa przez kosinus alfa, czyli to jest nasz tangens. A tangens wynosi 2 piąte, więc mogę już to podstawić. Tu nam się to poskracało i zostało mi 3 minus 2 razy 2 piąte przez 2 piąte minus 5. To się równa. 3 minus 4 piąte przez 2 piąte minus 25 piątych. To się równa. 15 piątych minus 4 piąte przez minus 23 piąte, to się równa. 15 minus 4 jest 11 piątych przez minus 23 piąte, to się równa. 11 piątych dzielimy przez minus 23 piąte. Jak dzielimy ułamki, to drugi. Przez to dzielimy, obracamy, minus 5 dwudziestych trzecich, to się równa. To nam się skróciło i zostało nam minus 11 dwudziestych trzecich. Minus 11 dwudziestych trzecich. Odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną. Miara kąta alfa spełnia warunek taki. Co to znaczy, że jest to kąt ostry? Wyrażenie takie jest równe. Kosinus kwadrat alfa przez 1 minus sinus kwadrat alfa plus 1 minus kosinus kwadrat alfa przez sinus kwadrat alfa. I to zadanie jest po prostu rewelacyjnie na sprawdzenie, czy kumacie, o co chodzi z jedynką trygonometryczną. Piszę naszą jedynkę trygonometryczną. 1 to się równa sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa. Jak wyliczę sobie z niej sinusa, to mam co? Sinus kwadrat alfa równa się 1 minus kosinus kwadrat alfa. Jak wyliczam kosinusa, no to sinus na drugą stronę, więc mam kosinus kwadrat alfa równa się 1 minus sinus kwadrat alfa. No i teraz popatrzcie. Tu 1 minus kosinus kwadrat alfa to jest to, tak? O. 1 minus sinus kwadrat alfa, no to mamy to drugie. No to podstawiam.
czyli kosinus kwadrat alfa przez zielony kolor kosinus kwadrat alfa plus sinus kwadrat alfa przez sinus kwadrat alfa to się równa 1 plus 1, czyli 2. Pamiętajcie, że kosinus kwadrat przez kosinus kwadrat alfa to jest 1. Dlaczego? No bo popatrzcie, jak mam 5 przez 5, no to to jest 1. Czyli to wynika po prostu z działań. I tak. Kolejne zadanko, ale to zadanko to jest zadanie otwarte. Hop, takie, o. Mamy podany kosinus alfa i mamy obliczyć takie wyrażenie. Więc sinus alfa przez kosinus alfa, czekajcie, bo chyba dobra, jest ok, plus kosinus alfa przez 1 plus sinus alfa to się równa. Mamy ułamek, tak? Jak ułamek, to musimy sprowadzić do wspólnego mianownika. Czyli sinus alfa przez kosinus alfa razy 1 plus sinus alfa. 1 plus sinus alfa. Plus kosinus alfa przez 1 plus sinus alfa. Alfa razy kosinus alfa razy kosinus alfa. To się równa. To się równa. Sinus alfa plus sinus kwadrat alfa. Wymnażamy to razy to i to razy to. Przez, tu przepisujemy nasz ułamek. Plus kosinus kwadrat alfa, już zapisujemy wszystko na jednej kresce. Tutaj widzimy, co się przyczaiło. Jedynka trygonometryczna, przypominam, 1 równa się sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa. Czyli mam sinus alfa plus 1 przez kosinus alfa, 1 plus sinus alfa. Bach, bach, mam 1 przez kosinus alfa, a no, mój kosinus alfa wynosi, tu mamy tyle, więc za tego podstawiamy to, co mamy, czyli 1 przez pierwiastek z 3 przez 3, to się równa 1 podzielić przez pierwiastek z 3 na 3, to się równa 1 razy 3 przez pierwiastek z 3, czyli 3 przez pierwiastek z 3, usuwamy niewymierność, razy pierwiastek z 3, razy pierwiastek z 3, to się równa 3 pierwiastki z 3 przez pierwiastek z 9, czyli 3 pierwiastki z 3 przez 3, czyli został nam pierwiastek, pierwiastek z 3. Przepraszam Was najmocniej. Oczywiście możecie sobie wyliczyć za pomocą jedynki trygonometrycznej sinus alfa, czyli wtedy piszecie, że 1 to się równa. To jest drugi taki szybki sposób, pokażę Wam. Piszecie 1 to się równa sinus kwadrat alfa plus pierwiastek z 3 przez 3 do kwadratu, czyli 1 to się równa sinus kwadrat alfa plus 3 przez 9, czyli 1 minus 3 przez 9 to jest 1 trzecia, no nie? Czyli minus 1 trzecia równa się sinus kwadrat alfa. Czyli mamy, że 2 trzecie to się równa sinus kwadrat alfa. Czyli sinus alfa równa się pierwiastek z 2 trzecich. No i tutaj to trzeba popodstawiać i będzie to Wam się tam skracało. Musicie to Wam poskracać wszystko. Tak dobrze? 1/3.
Tak. No i dobra. Lecimy pod tymi zadaniami wszystkimi. Tak. Zadanie czwarte i później mamy jeszcze. Kąt alfa jest ostry i spełniona jest nierówność taka. Wtedy wartość sinus alfa plus kosinus alfa jest równy. I co my tutaj możemy wykombinować? Więc tak, zaczynamy po kolei. Czyli mam 3, tangens alfa równa się 2. Więc tangens alfa równa się 2 trzecie. Wzory, z jakich korzystamy, to będzie pierwszy, to jest, że tangens alfa równa się sinus alfa przez kosinus alfa. Drugi, 1 równa się sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa. Tak, jedynka trygonometryczna zawsze i wszędzie. Czyli mam sinus alfa przez kosinus alfa równa się 2 trzecie. Układ równań będzie. Sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Z pierwszego równania wyznaczmy sobie, najpierw przemnożmy przez krzyż, na krzyż, czyli otrzymujemy, czekajcie, to poleciałam po całości. O, tak. Więc jest 3 sinus alfa równa się 2 kosinus alfa. I znów sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Więc sinus alfa równa się 2 trzecie kosinus alfa. Dzielimy przez 3, żeby sinus wyliczyć. To podstawiamy tu. Czyli jest 2 trzecie kosinus alfa podniesione do kwadratu plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Tutaj z tej dolnej równości wyliczmy 4 dziewiąte kosinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. To plus to, to otrzymujemy 13 dziewiątych kosinus kwadrat alfa równa się 1. Przejdźmy tu. Czyli żeby wyliczyć kosinusa, to muszę pomnożyć przez 9 trzynastych. Wtedy mi się to wszystko skraca. I co otrzymuję? Kosinus kwadrat alfa równa się 9 trzynastych. Pierwiastkujmy obustronnie. Więc kosinus alfa równa się pierwiastek z 9 trzynastych, czyli jest to pierwiastek z 9 przez pierwiastek z 13, czyli jest to 3 pierwiastki z 13. Usuwamy niewymierność. To się równa, 3 pierwiastki z 13 przez 13. Tyle wynosi kosinus alfa. Teraz obliczmy sinus alfa. Tutaj gdzieś go wyznaczyliśmy. Gdzie? Tu. Tu jest wyznaczony. Więc 2 trzecie razy 3 pierwiastek z 13 przez 13. 1, 1. To się równa. 2 pierwiastek z 13 przez 13. I teraz sinus alfa plus kosinus alfa to się równa 3 pierwiastek z 13 przez 13 plus 2 pierwiastek z 13 przez 13. Czyli to jest 5 pierwiastków z 13 przez 13. Och, się namachałam. Odpowiedź C jest odpowiedzią poprawną. Powiem wam, że do liczenia tego wszystkiego to nie jest, że tak powiem, najlepsze. Bo się człowiek namęczy. Się namęczyłam. I tak. To było 4 zadania. No dobra, to zróbmy chociaż jeszcze jedno, piąte. I jednak przydobrzyłam z ilością, że 7. Dzisiaj będzie 5 zadań.
5 zadań muszę sobie zapisać, bo no bo te zadania wyszły nam długie. Spoko, spoko, to się odbije przy następnym filmiku, ale no tak jak mówiłam, co za dużo, to niezdrowo, więc policzmy sobie. Mamy takie coś. Oblicz wartość wyrażenia takiego. Więc tak. Sprowadzamy to do wspólnego mianownika. Jak zwykle mamy 4 przez sinus kwadrat alfa plus 4 kosinus kwadrat alfa. Najpierw sobie to poprzekształcajmy, dobra? A później sobie przyrównamy do 25 i zobaczymy, co wyjdzie. Sprowadzam to do wspólnego mianownika, czyli jest 4 razy kosinus kwadrat alfa przez sinus kwadrat alfa razy kosinus kwadrat alfa. A dobra, nie zapisuję tego na wspólnej kresce. Plus 4 sinus kwadrat alfa przez sinus kwadrat alfa razy kosinus kwadrat alfa. No nie, no to jest nasz mianownik. Czyli mam 4 kosinus kwadrat alfa plus 4 sinus kwadrat alfa przez sinus kwadrat alfa razy kosinus kwadrat alfa. I co dalej? Na górze mogę tą czwórkę, już pokazuję, którą. Tutaj to 4 mogę wyciągnąć przed nawias. Więc tak mamy. 4 kosinus kwadrat alfa plus sinus kwadrat alfa przez sinus kwadrat alfa razy kosinus kwadrat alfa. Tutaj to jak pamiętamy dobrze, to jest nasza jedynka trygonometryczna. Tak? Bo 1 to się równa sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa. Pamiętamy, dodawanie jest przemienne, więc kosinus kwadrat alfa plus sinus kwadrat alfa również jest to jedynka trygonometryczna. Czyli ostatecznie otrzymuję, że to jest 4 przez sinus kwadrat alfa razy kosinus kwadrat alfa. I teraz korzystam już całkowicie z tego, więc 4 przez sinus kwadrat alfa razy kosinus kwadrat alfa równa się 25. Mnożę to przez ten cały dół, czyli sinus kwadrat alfa razy kosinus kwadrat alfa, żeby pozbyć się ułamka. Czyli mam 4 równa się 25 sinus kwadrat alfa razy kosinus kwadrat alfa. Dzielimy przez 25, czyli 4/25 to jest sinus kwadrat alfa razy kosinus kwadrat alfa. Pierwiastkujemy i otrzymujemy, że 2/25 to się równa sinus alfa razy kosinus alfa. Koniec. Jak macie jakiekolwiek pytania do tego, to dajcie znać. Czekajcie, zobaczę tylko kolejne zadanko. I dobra, to kolejne zadania będą później. 18 minut za nami. Pa! Kontynuujemy zadania z trygonometrią. Te zadania to są zadania, które były na maturze. I tak, tangens kąta alfa, czyli tutaj tego, zaznaczonego na rysunku jest równy. I tak, generalnie, jak mamy tutaj, widzicie, trójkąt, no nie? To tutaj te wartości są przypisane dla tego tutaj kąta, czyli 180 stopni minus alfa, no nie? Kąt prosty. Czyli co ja dzięki temu wiem? Ja dzięki temu wiem, że tangens 180 stopni minus alfa to się równa. Tangens to jest ten bok do tego, no nie, bo idziemy z góry, jakbyśmy zjeżdżali do tego kąta. I
Ile tu mamy? Tu mamy 5, tu mamy 4. Czyli 5 czwartych, tak? Bo tutaj jest. To jest 5 i dlatego to było tu. A tu jest 4 i dlatego daliśmy to tu. Ale my chcemy obliczyć tangens alfa. I w jaki sposób to możemy zrobić? W super banalny. Mianowicie w tablicach maturalnych mamy wybrane wzory redukcyjne i tam mamy coś takiego. Że widzicie? Tutaj to. Czyli tak jak my mamy tangens 180 stopni minus alfa równa się minus tangens alfa. Czyli za tą część mogę podstawić nasze 5 czwartych. Czyli jest 5 czwartych równa się minus tangens alfa. Robię razy minus i otrzymuję minus 5 czwartych równa się tangens alfa. Czyli odpowiedź D jest odpowiedzią poprawną. Dlaczego Wam tutaj nie mówię, bo też niektórzy podają rozwiązanie tego zadania w taki sposób, że piszą od razu tangens alfa równa się 5 przez minus 4, bo że tutaj jest minus 4 z tej strony, bo czasem jak tu będziecie mieć kąt alfa, no to to tak nie działa. To nie działa, że tu jest ten minus i tak dalej, więc ta metoda jest po prostu bardziej uniwersalna i nie musicie już o niczym więcej pamiętać. No. Więc kolejne zadanie, zadanie numer 2. Znów będzie ciekawe, bo mamy takie coś. Mamy kąt ostry od 0 do 90, tak? To jest kąt ostry. I równa się tangens alfa równa się 2 sinus alfa, to kosinus ile wynosi? No i popatrzcie, jakie fajne zadanko. Mamy tak, tangens alfa równa się 2 sinus alfa. Uwaga, uwaga. Pamiętamy o czym, że tangens alfa to jest sinus alfa przez kosinus alfa. Więc sobie podstawmy za naszego tangensa tutaj to. Czyli sinus alfa przez kosinus alfa równa się 2 sinus alfa. Sobie pomnóżmy obustronnie razy kosinus alfa, żeby się pozbyć tego tutaj w mianowniku. Czyli mamy sinus alfa przez kosinus alfa razy kosinus alfa równa się 2 sinus alfa razy kosinus alfa. Pyk, pyk, skróciło się i mam sinus alfa równa się 2 sinus alfa razy kosinus alfa. Dzielę przez sinus alfa, bo chcę się tego pozbyć. Więc mam sinus alfa przez sinus alfa równa się 2 sinus alfa razy kosinus alfa przez sinus alfa, pyk, 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 pyk. Tu mam 1 równa się 2 kosinus alfa, żeby wliczyć kosinus alfa muszę podzielić przez 2. Więc 1 druga równa się kosinus alfa. Odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną. No i teraz kolejne zadanie. Zadanie... To było które trzecie, tak? Muszę sobie liczyć. W trójkącie prostokątnym o długościach przy prostokątnych 2 i 5 kosinus większego z kątów ostrych jest równy. Czyli co mamy? Tak. 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 Czekajcie. Oj, nie to chciałam zaznaczyć. Tak. Kąt prosty. I co dalej? Teraz musimy troszkę się zastanowić nad czym. Który bok będzie który? Hmm.
I musimy obliczyć naszą przeciwprostokątną. Jak ją wyliczymy? Tu mamy C, nazwijmy to. Czyli C kwadrat równa się 2 do kwadratu plus 5 do kwadratu. Czyli C kwadrat równa się 4 plus 25. Tak? Nadążacie za tym? I 4 plus 25 jest ile? 29, tak? Więc mając już te wyniki, C kwadrat równa się 29. Pierwiastkujemy, czyli C równa się pierwiastek 29 lub... Oj, za szybko chciałam, równa się minus pierwiastek 29, tak? I co dalej mamy? Jak już wyliczyliśmy to, to teraz musimy podumać nad naszym kosinusem, tak? Kosinus jest zawsze przy... Kosinus jest zawsze przy naszym kącie, tak? Czyli mamy tak, mamy kąt alfa i kąt beta. I tak, musimy pomyśleć, gdzie jest większy kąt. Większy kąt jest w tym miejscu, czyli, bo popatrzcie, mamy krótki bok i tu jest taki długi, to żeby z tego długiego tutaj dotrzeć, to tutaj widać, że tu jest takie wąskie, jak ten jak widać, jak są zachowane proporcje, bo tutaj u mnie niestety nie zachowałam tych proporcji. Więc przy tym jest ten kąt większy, przy tej jakby krótszej, przy prostokątnej. Więc teraz mój kosinus alfa to się równa. Kosinus to jest miara, która jest przy kącie, czyli na kąt alfa jest tu. Więc kosinus to jest ten bok do tego, czyli 2 do pierwiastek z 29. Czyli odpowiedź poprawna to odpowiedź C. Dzisiaj bardzo Wam to szybciutko, powolutku robimy, dokładnie, żeby tutaj nic nam się nie pomieszało. I teraz kolejne zadanko. Teraz zadanie za 2 punkty, czyli już zadanie otwarte. To jest zadanie numer 4, które robimy. Czyli tangens alfa. Tangens alfa, to pamiętamy, że to jest sinus alfa przez kosinus alfa. Zatem mamy sinus alfa. Czekajcie, zapiszę to poprawnie. Tak, tangens alfa plus 1 przez tangens alfa równa się 7 drugich. Czyli tangens zamieniamy na to. Czyli jest sinus alfa przez kosinus alfa plus 1 przez sinus alfa kosinus alfa równa się 7 drugich. I teraz tak, jak mamy 1 podzielić przez sinus alfa kosinus alfa, to mamy 1 podzielić przez sinus alfa kosinus alfa. Jak mamy dzielenie ułamków, no to co robimy? Zamieniamy na ułamek, na mnożenie i musimy odwrócić. Czyli otrzymujemy 1 razy kosinus alfa, sinus alfa. Więc mam tak, sinus alfa przez kosinus alfa plus kosinus alfa przez sinus alfa równa się 7 drugich. Mamy ułamki, więc jak mamy ułamki, to sprowadzamy do wspólnego mianownika. Czyli pierwszy ułamek muszę pomnożyć razy sinus, drugi ułamek razy kosinus. Czyli mamy sinus alfa razy sinus alfa przez kosinus alfa razy sinus alfa plus kosinus alfa razy kosinus alfa przez sinus alfa razy kosinus alfa równa się 7 drugich.
Sinus alfa razy sinus alfa to jest sinus kwadrat alfa. Kosinus alfa razy kosinus alfa to jest kosinus kwadrat alfa przez sinus alfa razy kosinus alfa równa się 7 drugich. I teraz tak, pamiętamy o czym? Ha, jedynka trygonometryczna. Czyli sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa to jest 1. I dlatego za to na górze piszę 1. Czekajcie, tu będę dalej pisać tu. Czyli to jest 1 przez sinus alfa razy kosinus alfa równa się 7 drugich. Co mamy wyliczyć? Mamy wyliczyć sinus alfa razy kosinus alfa. No i tu mamy to już tutaj, no nie? Czyli musimy teraz to, pomnóżmy sobie to na skos. Czyli mam 1 razy 2 równa się 7 razy sinus alfa kosinus alfa. Żeby wyliczyć sinus alfa, kosinus alfa, to muszę to podzielić przez 7. Czyli otrzymuję tak naprawdę 2 przez 7 równa się sinus alfa, kosinus alfa. Czyli widzicie, to zadanie tak naprawdę działa typowo, naprawdę bardzo typowo, jak zadanie, jak zadania na ułamkach, tak? Tylko że zamiast liczb to mamy po prostu kosinusa.